Badanie, jak pan pewnie wie, jest realizowane przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej, to jest na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca. Ja się nazywam Kinga Zawadzka. Chciałam tylko powiedzieć, że badanie jest anonimowe i że poinformować, że nie ma czegoś takiego jak dobra i zła odpowiedź w tym badaniu, tylko chodzi o pana opinię tak, na temat tej poruszanej. Dobrze, to co, to zaczynamy. Może w zasadzie może pan ma jeszcze jakieś pytania dodatkowe, jakieś wątpliwości związane? Nie. Jak będę miał się na sumie. To na bieżąco tylko. Będziemy. Może tutaj postawię, to będzie. O, najfajniej lepiej słychać. Dobrze. To zacznę od pytania. Chciałabym pana spytać, od czego się zaczęła pan na przykład z branżą fonograficzną? Przygoda z branżą fonograficzną, no to jest kilkanaście lat wstecz, czyli początek 2000 roku. Przede wszystkim z zajęć terapeutyczno-relaksacyjnych, w których wtedy uczestniczyłem. No ewidentnie było czuć, że na polskim rynku nie ma czegoś takiego jak muzyka relaksacyjna, muzyka instrumentalna właśnie do takich rzeczy. No i to mnie bardzo zainspirowało do tego, żeby taką muzykę najpierw posiąść do własnego użytku, czyli gdziekolwiek ją zakupić w Polsce, co wówczas jeszcze trochę tak graniczyło z cudem, takim ogromnym wysiłkiem, żeby dotrzeć do takich różnych pozycji. A później się okazało, że można było spotkać coraz więcej osób, które się również tym samym interesują. Tak się zaczęła przygoda z muzyką, którą postanowiłem wydawać i rozpowszechniać na potrzeby tych ludzi, którzy też korzystają z takich rzeczy. A firma pana działa od 2000 roku właśnie? Tak, mniej więcej. Czyli wcześniej jakby to jest pierwsza pana praca w branży fonograficznej. Wcześniej, tak, wcześniej nie było tego typu, nie wiem, doświadczeń. Dobrze. Chciałam jeszcze spytać, czy mógł pan powiedzieć, gdzie pan wcześniej pracował? Czym się pan wcześniej zajmował? Wcześniej pracowałem w zakładach elektronicznych Eltra w Bydgoszczy. To jest na również w dziale technologicznym zajmującym się obróbką dźwięku. Z tym, że nie było, to była ta praca technologiczna. Natomiast wydawnictwo jest zupełnie jakby, owszem, też korzysta z oparcia o technologię, natomiast którą może jakieś tam doświadczenia wcześniej się zdobyło. Natomiast merytorycznie to jest zupełnie odmienny trzon niż poprzednia moja praca. Jasne. A w tej chwili pan jest szefem firmy. Tak. Czyli mam pytanie o stanowisko, czyli mogę napisać, że pan jest dyrektorem, prawda? No tak. Jak się nazywa pana? Firma jest bardzo malutka, aczkolwiek współpracujemy z wieloma osobami. Natomiast zdarza się, że decyduje. Ale zdarza się, że stanowisko magazyniera również posiadam. Ale ktoś jeszcze pracuje w firmie. Tak. Ile osób to będzie? W sumie trzy. Trzy osoby. Jest rzesza ludzi, osób, którzy współpracują z nami, a są to na zasadach takich wzajemnych, wzajemna wymiana możliwości w różnym kontekście, czy produkcji płyt, czy dystrybucji płyt, ale to już każdy robi, że tak powiem, na swój rachunek. Okay. Zaczął pan mówić o tym, co wchodzi w zakres pana obowiązków, znaczy jak wygląda pana codzienna praca. Mógłby pan chwilkę ten temat pociągnąć, czym się pan zajmie na co dzień? Na co dzień przede wszystkim są osoby bezpośrednio zatrudnione, które zajmują się takim czymś jak dział handlowy, dział marketingu i tak dalej. Mi pozostała ta bardzo fajna działka w wydawnictwie, czyli projektowanie, tworzenie nowych projektów, aranżowanie pod względem graficznym i muzycznym różnego rodzaju projektów w postaci płyt CD czy filmów DVD. Okay. Jakbym panu przeczytała takie zdanie i prosiła pana, żeby się pan ustosunkował do tego. Pracuję w branży muzycznej, ponieważ muzyka jest moją pasją, a taka praca pozwala mi najpełniej ją realizować. Na ile się pan zgadza z tym stwierdzeniem? To znaczy, ja się praktycznie w pełni z tym zgadzam, aczkolwiek realia są takie, że
pasją, ale trzeba się w pewien sposób do rynku dostosować, bo na przestrzeni tych kilku lat, na których prowadzę wydawnictwo, wygląda to w ten sposób, że w tej chwili wysiłek, który trzeba podjąć w celu osiągnięcia jakiegoś efektu, jest dwa razy większy niż jeszcze na przykład dwa lata temu. Kiedy wystarczyło, wtedy się wydawało to oczywiście normalne i czymś twórczym, inspirującym do rozwoju i tak rzeczywiście było. Ale przykładowo wykonywało się 100% jakichś działań w tej chwili, żeby osiągnąć te same efekty, to trzeba wykonać 200% tych samych działań. Czemu? Chodzi tutaj przede wszystkim o marketing, o zwiększenie atrakcyjności produktów, bo nie tylko muzyka sama w sobie jest fajna, ale tego jest tyle na polskim rynku, że ludzie naprawdę, żeby dotrzeć do indywidualnych klientów, na których przede wszystkim staramy się otworzyć, no to trzeba przedstawić to naprawdę w atrakcyjnej formie, a poza formą przedstawienia musi być forma samej muzyki też na tyle atrakcyjna, żeby się nie okazało, że ktoś dostaje w ładnym opakowaniu landrynkę. To musi być cukierek, czyli ta czekoladka z wisienką i tak dalej. Dlatego właśnie mówię, że ten wysiłek włożony w to, żeby to osiągnąć tą jak największą jakość, jest dwa razy większy, bo efektywność zysku i utrzymania i rozwoju firmy to praktycznie pozostaje na tym samym poziomie. Tego się nie da zwiększyć, tym bardziej, że to jest branża trochę taka niszowa, muzyczna, którą my się zajmujemy. Aczkolwiek dużą, fajną pracę dla nas wykonują organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które sobie uzurpują prawo do wszelkiej muzyki. My działamy na tych samych zasadach, że nasi muzycy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji i udostępniają nam prawa autorskie z możliwością dystrybucji dalszej na tych samych zasadach, więc generalnie Zaix, który szuka pieniążków i straszy wszystkich za publiczne odtwarzanie, nałożeniem kar, tantiem i tak dalej, nam to napędza koniunkturę, ponieważ docierają do nas osoby, które są zainteresowane zakupem płyty i pozyskaniem takiej samej licencji na publiczne odtwarzanie w znacznie niższych kosztach. No bo właśnie, bo zauważyłam na stronie internetowej i nawet tutaj jak podchodziłam, prawda, na samochodzie są te banery, które mówią o tym właśnie, że to jest, że tutaj jest ograniczona ta licencja. To jest ważne w pana działalności, prawda? Slogan marketingowy polega na tym, że mówimy o muzyce bez opłat. Nie jest to generalnie rzeczywista taka możliwość, ponieważ zgodnie z prawem autorskim i ochroną praw autorskich za muzykę należy płacić. I ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tak było, bo muzycy to też ludzie, też muszą z czegoś żyć. Niemniej mamy tak skonstruowaną działalność, że muzyk, który decyduje się na udostępnienie praw autorskich do swoich dzieł dla naszego wydawnictwa, w opłatach za to udostępnienie, za tą licencję otrzymuje również wynagrodzenie. Przepraszam. Otrzymuje również wynagrodzenie za możliwość publicznego odtwarzania. Z drugiej zaś strony, jeżeli ktoś korzysta z naszej muzyki na forum publicznym, czyli w gabinecie, w sklepie i tak dalej, nie musi opłacać żadnych organizacji zbiorowego zarządzania. I jednocześnie robi nam bardzo dobry marketing, ponieważ informacja tak czy inaczej o muzyce musi być. I ona jest w sposób prawidłowy eksponowana, więc dlatego tak działamy. A mówił Pan o tym, że w 2000 roku to jeszcze w ogóle nie było tego typu muzyki, nie była dostępna, a w tej chwili mówi Pan, że jest jakby, z tego co zrozumiałam, że na rynku jest coraz trudniej. Czy Pan mógłby się jakoś do tego odnieść, czy co tutaj się właśnie zmieniło, czy jak w ogóle Pan widzi swoją pozycję w tej chwili na rynku, prawda? No bo to rozumiem, że to w 2000 roku to była jedna z nielicznych firm, tak, która się tym zajmowała, tak? Czy wręcz jedna z pierwszych, prawda? Tak. A w tej chwili
jest trochę takich firm na rynku, jak pana. Znaczy jak to w tej chwili się zmieniło? Jeżeli chodzi o muzykę instrumentalną, relaksacyjną, chilloutową, którą stosuje się przede wszystkim jako tło do jakiejś sytuacji, czy terapeutyczno-kosmetycznych, czy jakichś handlowych, to takich firm w Polsce troszeczkę jest w tej chwili. Niemniej my specjalizujemy się w branży typowo relaksacyjnej, czyli w muzyce, która oprócz tego, że może działać w sposób pozytywny na odbiorcę, jest również doskonałym uzupełnieniem tła i nie jest w żaden sposób narzucająca się. Pozwala to na to, że taka muzyka nie podlega prawom rynku w postaci lansowania hitów, czasu przemijania i tak dalej, ponieważ płyta, którą wydamy na przykład, czy wydaliśmy w 2005 roku, tak samo przyjemnie się słucha ją obecnie. I dlatego uważam, że staramy się w taki sposób dobierać ten repertuar, żeby ta muzyka mogła mieć ten synonim ponadczasowy, żeby była atrakcyjna teraz i atrakcyjna za jakiś czas do określonych sytuacji. Wiadomo, że nikt tego nie będzie sobie na plaży nucił czy podśpiewywał, bo to nie o to nam chodzi, to nie są hity, ale jest to tło, które ma fundamentalne znaczenie w takim wymiarze polepszania klimatu, samopoczucia i tak dalej. Czyli to, co pan mówi, ja rozumiem tak, że to, ponieważ to jest taka muzyka, która się nie podlega modzie, prawda? Tak. To w pewnym momencie, tam około 2000 roku, nie było tego typu muzyki na rynku, potem się pojawiła, ten rynek tak jakby troszeczkę się nasycił przez to, prawda? Ponieważ to jest, więc stąd też, jak rozumiem tego, co pan mówi, wynika potrzeba, żeby cały czas podnosić jakość samej tej zawartości tej muzyki, jaka ona jest, po to, żeby znajdowali się dalsi nabywcy, którzy będą chcieli kupić coś nowego tutaj właśnie, co wchodzi. Tak. Na rynek, jasne. Dobrze, to w takim razie chciałam pana spytać jeszcze, tak trochę dopytać, bo zaczął pan o tym mówić. Czym pana zdaniem jest firma fonograficzna, jakby pan ją zdefiniował własnymi słowami? Ja nie uważam, żeby moja firma była firmą fonograficzną. Firma fonograficzna, podejrzewam, że to jest firma posiadająca własne stacjonarne studio nagraniowe, mogące nagrywać poszczególne inicjatywy muzyczne. My natomiast zajmujemy się praktycznie produkcją w zakresie merytorycznym projektu. Nie posiadamy fizycznego studia, posiadamy studio nagraniowe mobilne. Jesteśmy w stanie nagrać orkiestrę symfoniczną albo pojedynczą osobę. Zależy od potrzeb, od projektu, od sytuacji. Część naszej działalności, która nie jest widoczna na stronie, no to jest współpraca z różnego rodzaju inicjatywami artystyczno-kulturalnymi, czy na poziomie miasta Torunia, zresztą nie tylko Torunia, szkół muzycznych i różnych takich wydarzeń z dziedziny muzyki już poważnej, bo to jest ośrodek Chopinowski Szafarnia, czy inne tego typu placówki. Także tutaj też mamy szerokie pole do popisu, a dla nas jako wydawnictwa taka współpraca z takimi podmiotami pozwala na odnalezienie czy na pozyskanie nowych kontaktów muzycznych z wybitnie uzdolnionymi jednostkami, czyli muzykami, którzy poza załóżmy profilem edukacji muzycznej, który kończą czy kontynuują, mają swoje pasje muzyczne i chcą się gdzieś wyeksponować. No i my właśnie staramy się być tym takim wentylem bezpieczeństwa, że oni nie mogąc się gdzieś tam wyeksponować, u nas mogą. Mogą wydać swoją płytę, która całkowicie odbiega od profilu nauki edukacji muzycznej, a jednocześnie jest czymś fajnym w odbiorze i spełnia takie wymagania, o jakie nam chodzi. Tam w dalszej części jeszcze tutaj tego wywiadu mam pana spytać o to, w jaki sposób państwo poszukują nowych talentów. To by była, rozumiem, odpowiedź na to pytanie, które... No, jest to drugi sposób, jeśli chodzi o pozyskanie talentów muzycznych, czy w ogóle muzyków, którzy z nami współpracują, jest to część marketingowa, którą praktykujemy. Wyjeżdżamy na różnego rodzaju inicjatywy
prezentacji targowych w postaci targów kosmetycznych, targów fryzjerskich, targów wyposażenia wnętrz, czy nawet targów na styku kultur, czyli turystycznych. Wszędzie tam staramy się eksponować muzykę, która może być doskonałym uzupełnieniem do tego typu inicjatyw z tych branż. I to uzupełnienie zaczyna naprawdę być fajnie spostrzegane, a z drugiej strony pozwala też na to, że ktoś się zainteresuje, no tak, ale wie pan, bo ja mam swój zespół, bo ja gram i tak dalej. No prosimy o demo, prosimy o możliwości i w ten sposób się również znajduje bardzo fajnych i ciekawych ludzi. To znaczy jedna ścieżka to by była taka bardziej profesjonalna, szukania muzyków, a druga to taka, że przy okazji ktoś się znajdzie, kto się tym zajmuje tak hobbystycznie, a czasem coś z tego wyjdzie ciekawego. Co najciekawsze, jeden z naszych najlepszych muzyków, trzonowych muzyków naszego wydawnictwa, to taka ciekawostka. W procesie edukacji muzycznej został wyrzucony ze szkoły, bo nie potrafił grać, a w tej chwili ma kilka bardzo dobrych pozycji, które są, że tak powiem, koniem pociągowym naszego profilu wydawniczego. Więc sama edukacja profesjonalna jest taka, jaka jest. Jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o porównanie na przykład do innych krajów czy innych kultur. Aczkolwiek z drugiej strony wymagania czasami są większe niż jest taka potrzeba i są ludzie, którzy chcieli się w tym sprawdzić, a nie zawsze mogą. I dlatego myślę, że w tym kierunku się też uzupełniamy. Okay. Chciałam jeszcze wracając na chwilę do tej struktury organizacyjnej, chciałam tutaj kilka pytań pewno zadać, bo powiedział pan trochę o tym, jak pan widzi siebie czy swoją firmę jako firmę fonograficzną, czy to nie jest do końca według pana firma fonograficzna. A mam jeszcze takie pytanie, czy pana zdaniem definicja firmy fonograficznej jest dzisiaj inna niż była kiedyś? Być może jest tak, że kiedyś firmy fonograficzne się zajmowały czymś, a teraz czymś innym? I że to jest jakiś proces, który pan dostrzega? To znaczy, ja nigdy nie utożsamiałem się tak w 100% jako firma fonograficzna. Dużo trafniej określa to miano, że moja działalność jest zwykłym wydawnictwem muzycznym. Wydawnictwo to nie tylko, bo firma fonograficzna kojarzy mi się z pewnym etapem bezpośredniej produkcji, czyli powstawania tej muzyki, aranżowania i realizowania na etapie właśnie estetyki, takiej kultury muzycznej. My tego nie robimy. My robimy, że tak powiem, już dostajemy swego rodzaju, nazwijmy to, diamenty i wtedy dopiero je szlifujemy już pod kątem odbiorcy indywidualnego. Czyli sam produkt, sam taki projekt muzyczny nikomu nigdy nie narzucamy, nie mówimy jak co ma wyglądać, jak co ma być zaaranżowane. Po prostu ktoś wykazuje się tworząc swoje dzieło muzyczne i nam się to podoba albo nie i w tym momencie jest realizacja współpracy. Mam pewne pytanie, to jakie są główne obszary działalności pana firmy? Trochę pan powiedział, ale jakby można było tak wypunktować, żeby to był zbiór już zamknięty. Czym się zajmuje pana firma poza wydawaniem nagrań? Wydawanie nagrań jest to pierwsze. Druga sprawa jest to produkcja muzyczna i produkcja filmowa, bo również do tego dochodzi produkcja filmowa, czyli wszelkiego rodzaju archiwizacja, o których mówiłem wcześniej, że począwszy od zarchiwizowania koncertu orkiestry symfonicznej, a skończywszy na archiwizacji dzieci z przedszkola, które na przykład śpiewają w jakimś swoim występie. To jest jednym z takich główniejszych profilów. No i przede wszystkim to eksponowanie, docieranie do osób, instytucji, placówek, podmiotów, które w dobie dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej radzą sobie tak jak radzą, wiadomo jak jest. Więc nie wszystkich stać na to, co dyktują, co narzucają wręcz uważam trochę siłą organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które sobie w niezrozumiały dla mnie sposób uzurpowały prawo decydowania o tym, kto jest muzykiem, kto nie jest, komu płacić za muzykę, a komu nie. No ja jestem osobiście wrogiem takiego podejścia, w związku z tym uważam, że każdy człowiek, który ma coś ciekawego do zaoferowania, warty jest wyeksponowania.
Warty jest zauważenia z tego, że jego dzieło, czy jego produkcja jest ciekawa. I tutaj cieszę się, że udało się ukształtować moją działalność w tym profilu, żeby działać zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich, ale jednocześnie nie być zobowiązanym żadnym organizacjom zbiorowego zarządzania typu Stowarzyszenie ZAIK, Stewardstwa i tak dalej. No właśnie, bo tutaj chciałam jeszcze dopytać w takim razie o te relacje ze SPAW, bo z tego, co Pan mówi, wynika, że po prostu no, nie współpracuje Pan w ogóle w żaden sposób ze SPAW, czyli nie przekazuje Pan swoich wyników sprzedaży do SPAW. A jeżeli chodzi, w zasadzie o to Pana dopytam później jeszcze o detalistów. Pociągnę jeszcze przez chwilę temat organizacji i potem jeszcze może na chwilkę do tego wrócimy, jeśli Pan pozwoli. Dobrze, w takim razie wiem już czym się zajmuje firma. Chciałam spytać jeszcze, co upowszechnienie internetu zmieniło w funkcjonowaniu Pana firmy? Upowszechnienie internetu wpływa na to, że już i to też jest synonim dzisiejszych czasów, nie do końca jest opłacalne fizyczne produkowanie płyt audio. W związku z tym zapotrzebowanie na muzykę jest takie, jakie było i w moim odczuciu ono nawet rośnie w pewien sposób, aczkolwiek zapotrzebowanie na płyty w formie fizycznej, w postaci płyty audio czy płyty DVD zdecydowanie spada. Internet jest taką formą działalności, gdzie można proponować odbiorcy nabycie płyty, niekoniecznie poprzez fizyczny nośnik, można to zrobić cyfrowo. I jest to i plus, i minus. No, każda sytuacja ma swoje plusy i minusy, a w tej sytuacji myślę, że taka działalność, taka możliwość internetowej dystrybucji jest bardzo interesująca i daje nowe perspektywy. A jak to u Pana wygląda w filmie? No, u nas my jesteśmy w tej chwili na etapie, w związku z tym, że oprócz powstawania nowych projektów mamy szeroki zakres działań usług archiwizacji audio-wideo. Jesteśmy na etapie tworzenia tak zwanego radia internetowego i możliwości sprzedaży muzyki w formie cyfrowej. Także to już się realizuje, ale jeszcze nie jest finalizowane. Jasne. No więc właśnie, mam pytanie jeszcze takie, jakie główne cele obrała sobie Państwa firmy? Jakie są główne dążenia firmy? Jakby tak można było wypunktować? Główne dążenia to jest przede wszystkim to, co myślę, że na przestrzeni tych kilku lat, od których prowadzę tą działalność, się nie zmieniło. Po prostu chcę mieć muzykę, która mi się podoba. Nie tylko pod względem brzmieniowym, ale przyjemnie jest mi wziąć do ręki płytę, która ładnie wygląda. Oprócz tego, czy ja ją posłucham teraz, czy ja ją posłucham za jakiś czas, ona będzie tak samo dla mnie atrakcyjna, więc to jest takim zasadniczym dla mnie celem, żeby tworzyć coś, co będzie w stanie się chociaż w części oprzeć temu upływowi czasu. To bardzo ciekawe. Właśnie, bo mam spytać Pana o kluczowe wartości dla Pana firmy. To się z tym łączy trochę. No to tak. No to uważam, że są to zasadnicze wartości. Dobrze. Specjalizacja w konkretnych gatunkach muzyki. Czyli to będzie muzyka relaksacyjna. Dużo tam tych gatunków jest, prawda? Bo tam czytałam na Pana stronie internetowej, że tego będzie sporo w sumie. To znaczy sporo, jak sporo. Jest to przede wszystkim, można to zawrzeć jako jeden dział, czyli muzyka instrumentalna. Natomiast tutaj już możemy wyszczególnić takie kategorie jak muzyka relaksacyjna, muzyka medytacyjna, chill out, muzyka etniczna, ponieważ muzykę etniczną głównie tworzą ludzie, którzy mają swoje pasje, zafascynowania innymi kulturami, a jednocześnie potrafią to wyeksponować w sposób dźwiękowy, czyli na różnych atrakcyjnych, egzotycznych instrumentach i tak dalej. Dlatego mamy też taki dział.
No i są, jest jeszcze jeden dział, tak zwany relaksacje słowno-muzyczne, bo nie wszyscy potrafią na przykład słuchać muzyki i się odprężyć, więc jest szereg terapeutów, którzy zajmują się psychoterapią, prowadzą taki relaks, trening autogenny według Schulza czy Jakobsena, to są uniwersalne naukowe metody pogłębiania takiego stanu odprężenia. I dzięki temu w połączeniu z naszą muzyką powstają naprawdę ciekawe takie tematy, które są w stanie bezpośrednio zadziałać na odbiorcę, który czegoś takiego szuka. Z czego wynika decyzja o specjalizacji, to Pan trochę powiedział na początku, prawda? Pojawił się taki moment w Pana życiu, jak zrozumiałam, że zainteresował się Pan tym, stwierdził Pan, że tego nie ma na rynku i wtedy postanowił Pan się tym zajmować. Tak, by to można było odpowiedzieć na to pytanie. Tu mam, ile osób jest zatrudnionych w Pana firmie? To Pan powiedział, że 3 osoby, prawda? Struktura organizacyjna, to też w zasadzie Pan powiedział. Kto podejmuje decyzję, to rozumiem, że Pan w zasadzie, prawda? Tak. Pan po prostu. I jaka jest dominująca forma zatrudnienia, to... Dominująca to jest efekt współpracy, czyli są to umowy zlecenie, są to współprace między takimi małymi podmiotami, jakim jest nasza firma, czyli muzycy, którzy coś robią, to albo udostępniają nam prawa autorskie na bazie umowy zlecenie, albo sami prowadzą jakąś swoją działalność, wówczas odbywa się to na zasadzie na ogólnie przyjętych zasadach. Tak. Czy wszystkie działania są realizowane we własnym zakresie, czy coś jest zlecane firmom zewnętrznym? To Pan powiedział, że jest zlecane. Cała masa prac się zleca, bo fizyczna produkcja płyty polega na kilku etapach, że są firmy, które produkują same nośniki, są firmy, które produkują opakowania i są firmy, które produkują jakieś dodatki do tego typu rzeczy, więc tak staramy się ułożyć, żeby szukać jak najbardziej ekonomicznych przedsięwzięć, a które zapewnią nam to, o co chodzi. Plus Pan mówi, że jeszcze studio nagraniowe, no to jeszcze jest wykorzystywane też jakieś zewnętrzne, tak, prawda? Tak, jak najbardziej. Okej. A jeżeli chodzi o to zlecanie jeszcze zadań innym, czy Państwa firma bada rynek w jakiś sposób? Jak są ocenione szanse rynkowe po prostu nagrań wydawanych? To znaczy my generalnie żadnych badań rynkowych nie prowadzimy i myślę, że nie mamy takiej potrzeby ani pod względem rozwoju, ani takiej wewnętrznej, ambicjonalnej potrzeby. Polega to na tym, że staramy się odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku i przykładowo uczestnictwo firmy w prezentacjach na przykład ogólnopolskich festiwali kosmetycznych czy fryzjerskich polega na tym, że ludzie wcale nie chcą słuchać radia w gabinecie fryzjerskim, bo nie zawsze dłuższe słuchanie radia powoduje nie do końca fajną atmosferę. Szukają czegoś szczególnego, czegoś, co będzie tłem, ale jednocześnie nie będzie w żaden sposób ograniczające. I tutaj w tą szczelinę staramy się trafić. Okej. A to, co Pan powiedział, opinia, którą Pan formuje, to jest na podstawie Pana doświadczenia po prostu. Tak? Nie to, że Pan gdzieś, nie wiem, otwierając firmę się wczytywał jakieś podręczniki, tylko po prostu wszystko, na podstawie tego, co Pan obserwuje. Dokładnie tak. Pana pracę. Czy istnieje osobny dział Artist and Repertoire? Czy Państwa są osoby, które się zajmują aktywnym poszukiwaniem nagrań artystów? Trochę Pan o tym powiedział, że to idzie dwutorowo, prawda? I w zasadzie taką osobą, która się tym zajmuje, jest Pan. Generalnie tak, pod względem bardziej finalizacji. Natomiast jeżeli chodzi już o takie głębsze wymagania merytoryczne, muzyczne, to mamy szereg osób na poziomie wybitnych muzyków tutaj regionalnych, to Unia Województwa, czy niektórych nawet ogólnopolskich, którzy specjalizują się w dziedzinie produkcji czy dopracowywania samego muzycznego pod względem technologicznym czy aranżacyjnym jakichś projektów i z takimi współpracujemy. Więc ja jestem odpowiedzialny i to co lubię na temat zewnętrznej formy produktu. Natomiast wewnętrzna forma, jeżeli wymaga dopracowania,
no to mamy osoby, to są kompozytorzy, to są muzycy profesjonalni, zawodowi, z którymi współpracujemy i którzy takie wewnętrzne dopracowania projektów na nasze zlecenie wykonują. Właśnie, bo jeszcze mam pytanie o to, jak wygląda Państwa współpraca z producentami muzycznymi. Czy do każdego projektu jest poszukiwany inny producent, czy jest ta grupa współpracowników? Tutaj nie ma ani stałej, ani takiej zasady, że poszukujemy do każdego projektu. To polega na tym, że w zależności od sytuacji czasami zlecamy komuś, kto już z nami jakiś czas współpracuje i zajmuje się tym, żeby ten projekt wewnętrznie dopracował, a czasami producenci, którzy produkują swoją muzykę, robią to we własnym zakresie i przedstawiają nam już gotowy produkt. Także tutaj nie ma żadnych takich sztywnych reguł, którymi byśmy się kierowali. Właśnie, bo tu jeszcze mam pytanie, jakby Pan mógł opisać, jak wygląda w Państwa firmie modelowy proces przygotowania produktu fonograficznego. Jak to zazwyczaj przebiega krok po kroku? Krok po kroku przebiega to w ten sposób, że przykładowo zgłasza się ktoś, kto ma do zaoferowania ciekawy produkt. Prosimy o możliwość zapoznania się z nim, otrzymujemy nagrania do zapoznania się takiego pod względem efektu zewnętrznego. Jeżeli jest to coś, co spełnia nasze oczekiwania, wówczas prosimy o dopracowanie pod względem takich ogólnych wytycznych, żeby płyta stanowiła jakąś całość, żeby była fajnie, atrakcyjnie pod względem muzycznym i artystycznym przedstawiona i tak dalej. I wtedy jeżeli producent jest w stanie to zrobić, to robi, dogadujemy się i finalizujemy projekt. Jeżeli ma tylko fajny pomysł i fajne możliwości, a nie jest w stanie pewnych rzeczy dopracować, zlecamy to naszym profesjonalnym muzykom, którzy się tym zajmują. A z tego, co Pan powiedział, rozumiem, że zdarza się taka sytuacja, że artyści przynoszą do firmy gotowy już nagrany materiał. Tak, jak najbardziej. Teraz Pana chciałam trochę popytać o branżę muzyczną. Proszę bardzo, będę umiał odpowiedzieć na odpowiedź. Kto Pana zdaniem ma najwięcej do powiedzenia na polskim rynku nagraniowym? Czy widzi Pan jakieś zmiany w ostatnich kilkunastu latach? To znaczy, nigdy nie interesowałem się polskim rynkiem nagraniowym w takim komercyjnym znaczeniu, bo chyba nie o to chodzi, aczkolwiek no na pewno duże znaczenie w kształtowaniu się tego rynku ma to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli organizacje zbiorowego zarządzania, które sobie w pewien nie do końca atrakcyjny dla twórców samych, muzyków sposób, zurbują prawo do decydowania, kto kim jest, ile zarobi za swoją pracę i tak dalej. I dlatego, jeżeli już mówimy o rynku muzycznym, i który ma wpływać na nasze wydawnictwo, to jest polityka prowadzona przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Nie do końca to jest fajne i staramy się jako wydawnictwo stać po stronie tych twórców, tych muzyków, którzy mają coś ciekawego do zaoferowania, a są w jakiś sposób dyskryminowani przez takie organizacje. Kto jest najbardziej dyskryminowany? Mówimy tutaj przede wszystkim o absolwentach szkół muzycznych, którzy naprawdę mają wykształcenie profesjonalne i poziom ich twórczości jest bez jakichkolwiek w naszej opinii wad. Natomiast w momencie, gdy chcą przedstawić swoje produkty, wypuścić na rynek, no to są w jakiś sposób ograniczani. Ograniczani w formie takiej, że proszę bardzo, musi podpisać umowę z AX-em, ale to go zobowiązuje do tego, on już nie może wydać swojej płyty na przykład na cele tylko i wyłącznie marketingowe, bo przykładem tego może być taka sytuacja, że jedna ze znanych ogólnopolskich kompozytorek, która z nami współpracuje, chcąc wydać swoją własną płytę z własną muzyką, którą sama skomponowała. No a wiadomo, że jako kompozytorka podpisała kiedyś umowę z AX-em, musiała zapłacić za swoją własną płytę, którą potrzebowała tylko i wyłącznie do celów marketingowych. Dla mnie to jest chora sytuacja, bo wynika ona z umowy między takim w cudzysłowie
ochroniarzem jej praw autorskich, a nią samą. I ludzie, to jest tak jak przy podpisywaniu jakichkolwiek umów, nie do końca są świadomi, co podpisują. Podpisują jakąś umowę, później chcą coś zrobić, no dobrze, ale podpisałeś, więc zapłać, tak? No ale ja jestem u was, ja jestem autorem muzyki. Nie szkodzi, ale chcesz wydać. A my to chronimy. No i to jest chore, moim zdaniem, więc dlatego staramy się ten temat troszeczkę inaczej traktować, żeby sami muzycy, sami twórcy byli bardziej usatysfakcjonowani. Jak to można technicznie obejść? Technicznie można to obejść w ten sposób, że twórca, który wydaje u nas muzykę, podpisując z nami umowę na udostępnienie praw autorskich, otrzymuje znacznie wyższe wynagrodzenie, niż gdyby tą samą inicjatywę wykonał przez ZAIKS. I w tym momencie on jest bardziej usatysfakcjonowany, zarabia więcej. My jako wydawnictwo jesteśmy usatysfakcjonowani, bo nie mamy żadnych ograniczeń pod względem takim, które narzucasz ZAIKS. I w tym momencie jesteśmy niezależni całkowicie, działając zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich. No właśnie, a jeżeli chodzi o to, co Pan powiedział, kto ma najwięcej do powiedzenia na polskim rynku nagraniowym, czy tutaj są jakieś zmiany, które Pan widzi, które nastąpiły w ostatnich kilku czy kilkunastu latach? Czy coś się zmieniło w tym czasie? Znaczy, trudno mi powiedzieć, czy się coś zmieniło na rynku nagraniowym, muzycznym. Na pewno powstało dużo firm, dużo inicjatyw, podmiotów, które starają się działać na korzyść rzeczywiście tej takiej muzyki, którą ludzie chcą słuchać, bo ten komercyjny rynek muzyczny nie zawsze wydaje produkty, które ludzie chcą słuchać, ale wydaje dlatego, że jest to muzyka w cudzysłowie wartościowa. Nie zawsze opinią na temat wartościowości, wartościowania w ogóle muzyki są sami odbiorcy, tylko są to opinie takie niezależne od odbiorców i one niekoniecznie synchronizują się. Dlatego ja się dziwię wielu inicjatywom kulturalnym, które są organizowane za ogromne pieniądze publiczne. Są to inicjatywy muzyczne, z których nic nie wynika, bo na taki koncert przyjdzie kilkanaście, kilkadziesiąt osób i to jest wszystko. A angażowane są ogromne środki, nie tylko finansowe, ale i logistyczne i tak dalej. My staramy się, głównym takim celem jest to, żeby ten rynek muzyczny był na tyle, w naszym rozumieniu, rynkiem muzycznym końcowego, pojedynczego klienta, który będzie zadowolony z tego, co słyszy. To jest podstawa. Z jakimi pośrednikami w obszarze dystrybucji i promocji nagrań współpracuje Państwa firma? Znaczy, no, współpracujemy, może inaczej. Nigdy polityką marketingową, w której wiadomo, że w jakiś tam sposób staram się decydować, unikamy kontraktów z dużymi sieciami handlowymi. Dlatego... Czyli omijają Państwo Empik. Omijają z szerokim łukiem, ponieważ pomijając względy ekonomiczne współpracy z Empikiem, nie chcemy, żeby nasza muzyka była muzyką dostępną w koszach po 5 zł, tylko to jest muzyka, która wiadomo, że nie będzie kosztowała 80 zł, tak jak komercyjne produkty, ale będzie produktem, który w jakiś tam sposób będzie stabilny, niezależny i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, polityka współpracy, staramy się udostępniać cyfrowo przez takie portale jak iTunes na przykład, gdzie już wiele z naszych płyt jest dostępnych. One się powoli, ale ciekawie przyjmują. Także sprzedaż cyfrowa, że tak powiem, jest u nas jeszcze w fazie takim rozwoju, ale mam nadzieję, że końcowym i że uda się to w przyszłym roku już na tyle sfinalizować, że oprócz tych bo iTunes jest takim ogólnoświatowym, do Europy wszedł, znaczy do Polski konkretnie, wszedł niedawno. Aczkolwiek, zobaczymy. No. Ja nie jestem takim starej daty człowiek, to woli fizyczną płytę, czy audiofil. Natomiast cyfrowe działania dystrybucyjne są tylko i wyłącznie dlatego, że jest takie zapotrzebowanie. A procentowo to by było ile? Pewnie mały procent. Tak, to jest mały, to jest maksymalnie do 10% i to nie jest stały procent, bo to jest wiadomo.
Tak, tak. A jeżeli chodzi o media tradycyjne, radio czy telewizja, to ma Pan jakieś doświadczenie? Zdarza się nam, że uatrakcyjniamy jakieś inicjatywy, które są emitowane w telewizji czy regionowej, czy publicznej, poprzez nasze jakieś działania, czy to będzie produkcja filmowa, czy muzyczna. To się zdarza, ale są to takie na tyle sporadyczne wypadki, że nie wiążą się z jakimś znaczącym. Natomiast czy reklama w mediach takich ogólnodostępnych, próbowaliśmy, to się nie sprawdza. To się nie sprawdza, dlatego że no w tej chwili nawał tych informacji i reklam jest tak duży, że żeby się z tym przebić, to trzeba naprawdę dysponować ogromnymi środkami. A po drugie, środki, jakie byłyby potrzebne do ekspozycji w mediach, wolimy przeznaczyć na rzeczywiście jakieś projekty i dla tych twórców, którzy coś fajnego zrobią, przygotują, co możemy później mieć przez jakiś dłuższy czas do wykorzystania i tak też staramy się robić. A współpraca z pośrednikami jakoś się zmieniła w ostatnich kilkunastu latach? To znaczy, pośredników jako takich nie mamy. Mamy sieć kontrahentów, którzy sprzedają nasze płyty. Czy się zmieniła? No, generalnie kontrahenci dyktują w jakiś tam sposób, w cudzysłowie oczywiście, dyktują możliwość dystrybucji muzyki i tak na początku lat 2000 sprzedawała się bardzo dobrze ta muzyka relaksacyjno-medytacyjna. W tej chwili zdecydowanie lepiej sprzedaje się muzyka chill-out, czyli taka już bardziej enigmatyczna. I pod tym względem można zauważyć te różnice. Natomiast cały czas uważam, że to jest sprawa rozwojowa i trudno cokolwiek określić. Chciałam jeszcze na chwilę wrócić do Pana doświadczeń i Pana kariery zawodowej. Chciałam spytać, czy w Pana odczuciu coś się zmieniło w kwestii robienia kariery zawodowej w ogóle w branży muzycznej przez te kilkanaście lat, jak Pan w niej pracuje? Czy jest łatwiej, czy jest trudniej? No to jest tak jak mówiłem wcześniej, że sama efektywność pracy wydawniczej na dzień dzisiejszy wymaga znacznie większego zaangażowania niż przykładowo 2-3 lata temu, gdzie na osiągnięcie 100% jakiegoś efektu pod względem zysków, rozwoju i tak dalej wystarczyło 100% środków. Teraz te same 100% zysków, żeby wypracować tych środków, tego wysiłku trzeba włożyć prawie dwa razy więcej, więc to jest synonim chyba naszych czasów, że jest zdecydowanie trudniej i wymaga znacznie więcej zaangażowania. Ale jest to jakieś wyzwanie, które w pewien sposób inspiruje, ponieważ przy wzmożonym wysiłku, przy produkcji jakiegoś projektu zawsze pojawiają się nowe możliwości. A jeżeli chodzi, trochę Pan przed chwilą o tym powiedział, ale jeszcze chciałam dopytać, czy Pan coś tutaj miałby do dodania, jeżeli chodzi o Pana doświadczenie zawodowe, jaki wpływ na Pana sposób pracy, czyli charakter, czy zakres obowiązków miały dokonujące się w ostatnich latach zmiany w branży muzycznej, takie jak rozwój nowych mediów, z perspektywy Pana pracy, prawda? No, wpływ to ma taki, że trzeba było zdecydować w pewnym okresie czasu o tym, że muzyka w postaci fizycznej płyty audio nie do końca jest tym produktem, na który ludzie czekają. Ludzie czekają przede wszystkim na muzykę i trzeba ją w jakiś sposób dostarczyć. Płyta jest nośnikiem, więc forma cyfrowa, czyli internet, wymusza, żeby prowadzić również takie działania. Teraz chciałam jeszcze Pana trochę pytać o rynek, to znaczy spytać o to przede wszystkim, kim są odbiorcy oferty Pana firmy. Jak Pan by mógł scharakteryzować? Przede wszystkim odbiorcami to jest sieć salonów piękności, urody, terapeutycznych, różnego rodzaju. Coraz więcej pojawia się takich placówek jak puby, restauracje. Pojawiają się również z branży turystycznej
ośrodki, czy wypoczynkowe, czy hotele, czy jakieś pensjonaty. Wszystkie podmioty, które w jakiś sposób korzystają z muzyki i niekoniecznie chcą opierać się o tą muzykę komercyjną, współczesną, która ogólnie jest dostępna w mediach, w radiu czy telewizji, szukają czegoś, co w jakiś sposób wkomponuje się w profil ich działalności i staramy się w taki profil wkomponować. To jeszcze tutaj o dwie rzeczy chciałam dopytać. Czy tutaj są w większości pewnie polskie firmy, czy zagranicznych odbiorców? Nie. A jeżeli chodzi, czy do osób indywidualnych oferta trafia w jakim tutaj zakresie? Jak pan widzi, kim są ci odbiorcy indywidualni? Przede wszystkim takim głównym opiniotwórczym dla nas podmiotem, który w jakiś sposób daje kierunek powstawania pewnym projektom w przyszłości, jest opinia ostatecznego klienta dzisiaj. Na przykład polega to na tym, że na prezentacjach targowych ludzie słuchają muzyki bezpośrednio, zapoznają się z nią, czy poprzez stronę internetową, gdzie każdą płytę można we fragmentach odsłuchać. I dzięki ich opinii czy zainteresowaniu jesteśmy w stanie określić, co jest potrzebne. Przykładowo podoba się jakaś płyta, ale brakuje w niej tego i to są opinie, gdzie klienci sami sygnalizują, że przydałoby się to, przydałoby się tamto. Wiadomo, że jeszcze się nikt taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, tak? Ale niemniej takie opinie właśnie tych pojedynczych słuchaczy to są dla mnie osobiście najbardziej takie wiarygodne i najbardziej decydujące o formie powstających obecnie projektów czy tych przyszłych. A ci indywidualni słuchacze mają jakieś cechy wspólne demograficzne na przykład? Czy to są raczej kobiety, raczej mężczyźni, raczej w jakimś wieku? Czy to znaczy generalnie nie kategoryzujemy, kto to jest, ale przede wszystkim opieramy się na opiniach ludzi, którzy, bo tutaj płeć nie ma absolutnie żadnego znaczenia, na opiniach ludzi, którzy w jakiś sposób z tej muzyki korzystają, nie tylko prywatnie do własnego użytku, ale na przykład wie pan, ja idę do gabinetu, jestem poddawana takim i takim zabiegom i przy tej muzyce było genialnie. Na przykład. I to już jest dla mnie sygnał, który nadaje kierunek, że właśnie o takie projekty ludziom chodzi. Wracając jeszcze do rynku muzycznego, jak pan rozumie rynek muzyczny? Jakby pan miał zdefiniować własnymi słowami, co to jest rynek muzyczny? No i to jest właśnie coś, co nie do końca współgra z takimi walorami naprawdę artystycznymi, czy nawet estetyką kultury muzycznej, ponieważ rynek muzyczny, jak sama nazwa wskazuje, ten rynek, to wygląda tak troszeczkę, kojarzy się z targowiskiem, z robieniem biznesu, robieniem, wypracowywaniem zysków i tak dalej. Wiadomo, że takie są czasy i taka działalność jest jak najbardziej wskazana. Aczkolwiek często nie są zachowywane bezpośrednie wartości dotyczące tego, co jest najistotniejsze w muzyce, czyli ten walor estetyki samej muzyki, że przy takiej gonitwie logistycznej powstawania jakiegoś tam przedsięwzięcia muzycznego gubi się najważniejszy element tego przedsięwzięcia, czyli ten walor artystyczny. I to nie do końca ten rynek muzyczny mi się tak jako określenie podoba i staramy się działać w taki sposób, żeby mimo wszystko dostosować się do tego rynku muzycznego takim, jakie ma swoje wymagania, ale trzymać się tego waloru artystycznego na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Czyli to, co się panu nie podoba, to ten akcent na rynek, a nie na, tak, na muzykę. Na rynek nie na sztukę, mi się nie podoba. Muzyka jak najbardziej. To jest bardzo fajna wartość, chyba elementarna dla każdego człowieka na tej planecie, ale rynek to już jest tak. Trochę inaczej powinno to wyglądać. Jakby pan miał scharakteryzować polski rynek muzyczny, jakiego określenia jednego, dwóch pan by użył? Co pan przychodzi do głowy? Pan myśli o polskim rynku muzycznym. Chyba nie mam zdania. Polski rynek muzyczny
Nie mam konkretnie zdania, nie jestem w stanie powiedzieć, bo w ogóle rynek muzyczny, który teraz trudno definiować, to w formie takiej typowo regionalnej, że to polski rynek muzyczny. Jesteśmy w tej Unii Europejskiej już jakiś czas i pewne zasady, które obowiązywały na Zachodzie, obowiązują w tej chwili u nas i są wspólnymi zasadami, więc można powiedzieć, że to jest tylko polski rynek muzyczny. Są to zasady rynku muzycznego, które no w jakiś sposób, jeżeli są prowadzone zgodnie z, właśnie z ustawą o ochronie praw autorskich i w interesie twórców i muzyków, jest okej, okay, fajnie i chyba o to chodzi. Natomiast nie zawsze to tak wygląda fajnie, kolorowo. Bo młody muzyk, który przykładowo ma coś do zaoferowania, a nie jest jeszcze znany, no to przy braku wsparcia ze strony jakiejś takiej medialnej czy ze strony działania innych firm nie jest w stanie się przebić. Natomiast przy wsparciu no może być ciężko, ale w momencie, w którym na przykład dana organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi tak, w jaki sposób ma interes, żeby ta grupa ludzi muzycznych się przebiła na szczyt, to ta grupa się przebija i to jest takie rozdawanie kart na tym rynku muzycznym, aha, tutaj mamy zyski, tu tym damy, tego na razie nie, bo tam nic dla nas nie przedstawia. To mi się nie podoba. No właśnie, bo tutaj chciałam spytać, od czego zależy Pana zdaniem sukces na rynku fonograficznym w Polsce? Czy dziś są to inne czynniki niż kilka czy kilkanaście? Sukces przede wszystkim, chciałbym, żeby zależał przede wszystkim od talentu, dlatego fajnie, że są pewnego rodzaju inicjatywy typu jakiś Must Be The Music, czy Mam Talent i tak dalej, gdzie rzeczywiście można posłuchać ludzi, którzy mają coś do zaoferowania. Ale niestety rzeczywistość wygląda w taki sposób w mojej ocenie, że mimo wszystko decydują o tym bardziej pieniądze jak ten talent. I to nie do końca jest fajne. No, wiadomo, że gdzieś musi być ten złoty środek, ale jego nie ma. Jeszcze nie ma tak, żeby to wszyscy byli w jakiś sposób docenieni, usatysfakcjonowani, ale mam nadzieję, że będzie to zmierzało w dobrym kierunku, że tym indywidualnym, końcowym odbiorcą muzycznym jest człowiek, społeczeństwo, które samo będzie narzucało, że pewnych przedsięwzięć takich typowo rynkowych nie da się już eksponować, tylko klient sam powie, nie, to my dziękujemy, ja wolę to, bo chcę tak i tak i będzie decydował, prawda? Czyli ten rynek muzyczny będzie musiał się dostosować albo nie, jeżeli się nie dostosuje, to klient i tak wybierze to, co chce. A firma fonograficzna, jaki ma wpływ na powodzenie produktu? No myślę, że zdecydowanie duży, ponieważ ten firma fonograficzna w mojej ocenie należy do tej pierwszej nazwy tego określenia, czyli tego rynku, dopiero później muzycznego. Czyli firma fonograficzna na rynku zależy od pozycji, od wartości takiej działalności gospodarczej, jaką prowadzą, to na pewno dużo może, jeżeli jest duża i w jakiś sposób ma swoje zaplecze. Takie jest moje zdanie. Okay. Chciałam Pana spojrzeć tutaj, na ile to pytanie pasuje do realiów, w jakich działa Pana firma. W jakiej formie Pana firma otrzymuje od detalistów, dystrybutorów raporty o sprzedaży nagrań, uwzględniając formaty fizyczne i cyfrowe? Cała muzyka, którą dystrybuujemy na nośnikach cyfrowych i fizycznych, jest fiskalizowana, więc na podstawie zwykłej księgowości, którą prowadzimy w firmie, mamy informacje, gdzie, co i w jakich ilościach się sprzedaje. To jest tak czytelna informacja, że nie da się tutaj czegoś przekłamać czy zmienić. Po prostu to są realia rzeczywiste, takie typowo księgowe, ekonomiczne i na podstawie tych realiów, czyli tych obliczeń księgowych, widzimy, gdzie, jakie płyty się sprzedają, w jakich ilościach i tak dalej. Ale to na przykład, jeżeli chodzi o te cyfrowe formaty, to w jaki sposób to przychodzi do Pana? Jakoś tam jakiś raport Pan dostaje To są raporty. To są raporty od firm, które prowadzą sprzedaż cyfrową. Otrzymujemy informacje, że tyle i tyle produktów w wersji cyfrowej zeszło. W związku z tym my to fiskalizujemy, księgujemy. Natomiast
zabezpieczenia już technologiczne takiego rynku cyfrowego polegają na tym, że przykładowo płyta jest gdzieś dostępna w formie cyfrowej u jakiegoś naszego kontrahenta i nie może być udostępniona więcej razy niż na przykład mamy to w raporcie, bo są takie uwarunkowania. A te formaty fizyczne, to jak tutaj wygląda z tym raportowaniem? To jest raz w miesiącu, od każdego kontrahenta, minimum raz w miesiącu mamy raport polegający na tym, na informacjach, ile jakich płyt zeszło. Wtedy uzupełniamy bądź wymieniamy, bo jak wszędzie zdarzają się produkty, które się nie sprzedają. Dobrze, tu jeszcze o te szanse rynkowe, to już Pana pytałam. Jak Państwo znajdują nowe talenty, to Pan powiedział. Mam jeszcze takie dwa małe pytania na doprecyzowanie. W jaki sposób podejmują Państwo decyzję o wydaniu nowego fonogramu? Po jakiej stronie leżą takie decyzje? Wiem, że to... Decyzje należą przede wszystkim do atrakcyjności samego produktu, który niejako sam o sobie świadczy, że jest ciekawy bądź nie. Natomiast no, na pewno polega to na tym, że dostajemy jakiś produkt, jakiś projekt muzyczny, sobie go słuchamy. On czasami jest realizowany bardzo szybko, bo na przestrzeni kilku tygodni, a czasami trwa to miesiącami, zanim dojrzeje do tego, że jednak się spodoba, że jednak jest fajny i warto u niego zainwestować i go w jakiś sposób upublicznić. Kto decyduje? Decydują nie tylko osoby, które są u nas zatrudnione, ale to decydują osoby, które mają dostęp do tego nośnika. A czasami bywa tak, że muzyk, który ma coś ciekawego do zaoferowania, my nie mamy pełni stuprocentowego przekonania do tego projektu, to wtedy posiłkujemy się opiniami tych profesjonalistów muzycznych, którzy rzucają, że tak powiem, sobie uchem na dany projekt i powiedzą, o tak, to jest fajne, albo nie fajne, albo mówią po prostu to, co czują. I dla mnie osobiście jest to też takie wiarygodne źródło, które mówi o tym, że warto czasami współpracować z osobami, którzy są profesjonalistami w tej branży. Jakie kryteria biorą Państwo pod uwagę, podejmując decyzję o nawiązaniu współpracy z artystą w wydaniu nagrań? Trochę Pan powiedział, ale to może coś jeszcze. To są kryteria przede wszystkim takie walory artystyczne, takie zewnętrzne, które działają na ten zmysł słuchu w sposób pozytywny, nie zawsze bezpośredni, czyli kojący, taki, że jest, robi się odbiorcy fajnie, bo słyszy muzykę, ale przede wszystkim jednym z takich podstawowych walorów to jest przede wszystkim walor tła, że muzyka się doskonale komponuje z tłem jakiegoś przedsięwzięcia, czy jakiejś placówki, czy jakiegoś innego podmiotu, który prowadzi swoją taką czy inną działalność. Jeżeli ona jest uzupełnieniem tła, stanowi takie tło, jest uzupełnieniem całości, jest to bardzo fajne, bo wtedy wiadomo, że spełnia swoją rolę. Natomiast jeżeli muzyka zwraca na siebie uwagę, to już musi być muzyka, która sama w sobie stanowi większą wartość niż ta muzyka tła, bo muzyka tła ma nie przeszkadzać. Ma powodować, że mi jest przyjemnie na przykład z Panią rozmawiać i wypić kawę i tak dalej. Natomiast ona nie ma zwracać na siebie uwagi, czyli ma stanowić element, który pasuje do całości. A ta, która na siebie zwraca uwagę, to już musi mieć naprawdę coś ciekawego do zaoferowania niż w większości nagrań, które słyszymy w radiu, bo one czasami są fajne, czasami są niefajne. Powodują rozdrażnienie zamiast jakieś inne pozytywne odczucia. Jasne. Chciałam jeszcze spytać, czy Państwa firma zajmuje się wyłącznie fonografią, czy także zarządzaniem prawami pokrewnymi lub zarządzaniem majątkowymi prawami autorskimi? To tak. Tak, jak najbardziej. Pan powiedział, że tak. Jednym i drugim. Jak wyglądają kontrakty podpisywane przez Państwa firmę z artystami? Długoterminowe czy na jedną płytę? To zależy od możliwości i warunków, które posiadają muzycy. Ponieważ nie wszyscy chcą
Może inaczej, z niektórymi dostajemy autorskie prawa majątkowe do naszej dyspozycji na czas nieokreślony czy zgodnie z wytycznymi ogólnie przyjętymi. Natomiast są muzycy, którzy nie są zainteresowani sprzedażą autorskich praw majątkowych. Wówczas bazujemy na tak zwanej sublicencji, odpowiednio skonstruowanej dla korzyści przede wszystkim muzyka i dla nas. Nie chcemy, z założenia wychodzimy takiego, że nie bierzemy nic na wyłączność takiego, żeby daną osobę czy muzyka ograniczać. Bo nie o to chodzi, żeby komuś coś zabrać, zapłacić i później ten ktoś nie może nic z tym więcej zrobić, chociaż jest autorem danego dzieła. Nam chodzi o to, żeby móc tym dziełem dysponować na tyle, żeby trafić do odbiorcy, ale jednocześnie, żeby muzyk, jeżeli będzie miał lepsze możliwości w jego opinii, czy mógł to dzieło udoskonalić, żeby taką możliwość prawną miał. Dlatego staramy się w ten sposób, żeby nie ograniczać nikogo, kto nie jest tym zainteresowany. Okay. A czy Państwa firma podpisuje kontrakty typu 360 stopni? To znaczy, czy ma udział w przychodach koncertów, zarządzania marką artysty, wykorzystywania majątkowych praw? Nie, takich rzeczy nie. Dobrze, chciałam jeszcze spytać, jak Pan definiuje piractwo nagraniowe? Czy ta definicja się zmienia w czasie? Piractwo nagraniowe, ta definicja na pewno się zmienia, bo piractwem jest korzystanie z czegoś i czerpanie z tego dochodu, co nie ma podstaw prawnych, czy nie jest za porozumieniem twórców, wydawców i tak dalej. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem piractwa, aczkolwiek z drugiej strony, bo to jest temat, który mnie troszeczkę interesuje i zasięgnąłem takich informacji, że właśnie rynek piracki, który korzysta z nielegalnych dostępnych nagrań audio, wideo i tak dalej, jest najbardziej wspierającym rynkiem wszystkich twórców, czyli po obejrzeniu czy po przesłuchaniu jakiejś piosenki, on pójdzie, wiadomo, że z nielegalnego źródła ją przesłuchał, ale on pójdzie do Empiku i kupi tą płytę. I dlatego my stosujemy takie coś, bo takie coś, że można każdą płytę przesłuchać sobie u nas nieodpłatnie i tak dalej. Jeżeli ktoś to sobie ściągnie i będzie odsłuchiwał w miejscu swojej pracy, wiadomo, że zrobi to nielegalnie i robi to na zasadzie pirackiej. Ale z drugiej strony, takie sygnały również mieliśmy jako wydawcy, że ktoś korzysta z naszej muzyki i nie jest do tego przez nas upoważniony. Nie robimy z tego żadnych procesów takich antypirackich, tylko proponujemy odbiorcy, żeby jednak albo kupił ten produkt, albo przestał używać tej muzyki. Dlatego, że jestem świadomy tego, że dobrze, w porządku, ale on też musi się przekonać, czy to dla niego działa. Tak? Więc jakiś okres czasu nie mamy żadnych takich ruchów prawnych, żeby z tą osobą zawojować, bo piratuje nasze płyty. Natomiast z drugiej strony no jest to dobre podejście takiego konsumenta, który jeżeli ja mam coś kupić, to ja nie będę kupował kota worku, więc staram się jak najwięcej udostępnić. Jeżeli jednak sobie ściągnie i słucha, no jest okres czasu, gdzie być może potrzebna jest ta dojrzałość do tego, żeby z tego korzystać. No i takie coś jest w granicach tolerancji. A to przez Państwa stronę internetową też można odsłuchać, tak? Tak, jak najbardziej. Każdą jedną płytę można sobie włączyć. Tytuł nagrania w opisie każdej płyty jest linkiem aktywnym do odsłuchania. Dobrze, właśnie. Jak zjawisko piractwa wpływa na funkcjonowanie Państwa firmy? To już w zasadzie Pan powiedział. Tak, ja mogę powiedzieć... Pewnie też to się jakoś w czasie zmieniało, prawda? Inna była sytuacja w 2000 roku, a inna teraz. Tak, tak. To się trochę zmieniało, aczkolwiek w tej chwili jest dopracowane na tyle, że jako firma mamy współpracę ze znaną kancelarią prawną z Bydgoszczy, która opiekuje się naszymi umowami praw autorskich, udzielania sublicencji na publiczne odtwarzanie i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ zdarzają się jakieś tam pojedyncze sytuacje, gdzie
inspektor na przykład z PAW-u jest niezadowolony z kontroli w placówce, bo twierdzi, że powinien płacić im abonament, a on bazuje tylko i wyłącznie na naszej muzyce, więc to załatwiają prawnicy, oni się tym zajmują, ale takie sytuacje bywają. Z drugiej strony bywają też sytuacje, że podmioty z mediów publicznych, regionalnych też czasami skorzystają z naszej muzyki bez naszego pozwolenia i wtedy po zainicjowaniu sygnału, że takie coś miało miejsce, dostajemy propozycję. Kto to sygnalizuje wtedy? Muzycy. Jako wydawca nie jestem w stanie. No właśnie, jakie ma pan narzędzie, żeby coś śledzić? No właśnie, ale jeżeli muzycy zasygnalizują, ktoś dzwoni do mnie, słuchaj, no dlaczego moja muzyka leci na TVP Bydgoszcz? Ja mówię, żartujesz. Aha. No on podaje program i tak dalej. Kontaktuje się z producentem tego programu. No tak, bo my kiedyś tam, ja mówię, no nie ma pan umowy, to jest wbrew, a program był wyemitowany, więc proszę tu zaproponować, co jesteście w stanie zrobić dla muzyka. Ja jako wydawca, okej. Okay. Wystarczy, że informacja, sprostowanie, ale muzyk musi mieć rekompensatę. No i wtedy, że tak powiem, wtedy działamy w interesie praktycznie samych muzyków, a nie swoim, bo nam nie zależy, żeby zadzierać koty z mediami, bo one mogą być po naszej stronie. Tak. Pomocne dla nas. Aha. Czy Państwa firma odczuła w ostatnim roku wzmożone zainteresowanie stacji radiowych polską muzyką, albo jakieś ułatwienie w dostępie do stacji radiowych? To znaczy, no, ogólnie przyjętych stacji radiowych niekoniecznie, ale szerzy się taka inicjatywa jak radio internetowe i tutaj jak najbardziej, bo nie tylko nasza inicjatywa, żeby takie coś stworzyć. Są firmy, które swoje radio zakładają, internetowe właśnie. No i mamy możliwość muzyki, mamy możliwość udostępniania naszej muzyki i taką udostępniamy. Okay. Czy Państwa firma otrzyma tantiemy producenckie ze SPAW? To jest nie. Nie. Dobrze, to jeszcze takie kilka pytań o technologii i w zasadzie to już będą ostatnie kwestie. Czy Państwa firma zajmuje się wydawaniem nowych nagrań? To tak. Czy Państwa firma zajmuje się wznawianiem starych nagrań? To znaczy z naszej bazy, którą mamy, to jak najbardziej tak, jeżeli jest taka potrzeba, ale... Tego jest tyle, że na dzień dzisiejszy mamy ponad 200 tytułów i nie ma takiej potrzeby, żeby... Jeżeli robimy reedycję, to bardziej w takiej formie zewnętrznej, czyli opakowania samego produktu niż samej płyty, to ponieważ nie ma potrzeby. Tak. Ta płyta jest w dalszym ciągu taka jak... Tak. A są składanki jakieś robione? Bo jak coś jest... To znaczy przez okres czasu... Kilka lat temu robiliśmy takie coś jak demo, jak The Best i tak dalej z naszej bazy danych, bazy muzycznej. Aczkolwiek no, niekoniecznie się to sprawdza. Wolimy teraz koncentrować się na całkiem nowych produktach, żeby nie było czegoś takiego jak nadmierne powielanie, bo ktoś słyszy dany utwór na tej płycie, a później go widzi nową płytę i słyszy coś podobnego lub to samo, przynajmniej fragmentarycznie, to już niekoniecznie wpływa pozytywnie. Okay. Czy firma reprezentuje na polskim rynku firmy zagraniczne? To nie, prawda? Nie. Pan mówi, że nie ma zagranicznej muzyki. Jakie nośniki znajdują się w Państwa ofercie? Przede wszystkim płyty CD i nośniki pamięci typu pendrive i tak dalej. A jeżeli chodzi o nowe nośniki, to jak są dostarczone produkty do detalistów internetowych, to znaczy z usług którego agregatora Państwo korzystacie? Przede wszystkim na dzień dzisiejszy, dopóki nie mamy sfinalizowanej takiej dystrybucji cyfrowej na poziomie, jakim nas interesuje, dostarczamy muzykę przez pośredniczące dyski w chmurach, czyli WebTransfer, czy Dropbox, czy inne tego typu, tam gdzie klientowi jest łatwiej sobie tą muzykę, którą zakupił od nas, ściągnąć, tam wysyłamy. Wszystko przez internet się odbywa, czyli ktoś kupuje i sobie życzy, to ja poproszę przez Google Plus, albo ja poproszę przez Dropboxa. Klient sam decyduje, gdzie mu wygodniej jest sobie te pliki ściągnąć. I tam my je wysyłamy. Czy to o to Pani chodziło? Nie do końca, bo powiedział Pan jeszcze o tych nowych serwisach, które weszły i myślałam, że tutaj coś może by było. To znaczy?
Znaczy u nas one jeszcze nie weszły. My mamy serwery, które w tej chwili są w opracowaniu technologicznym, żebyśmy mogli mieć coś takiego, jak na przykład na podobnych zasadach funkcjonuje iTunes, że jest nasza muzyka już w bazie, gdzieś na serwerze, ktoś zakupi i z automatu może sobie pobrać, bo zapłacił i tak dalej. Czegoś takiego jeszcze nie mamy, ale to już jest sfinalizowane. Jaka część przychodów Państwa firmy pochodzi ze sprzedaży fizycznych nośników, czyli CD, Longplay, DVD, a jaka ze sprzedaży nowych formatów, czyli pliki, subskrypcje, dzwonki? Żadnych dzwonków nie stosujemy, dżingli reklamowych też nie, także praktycznie wszystko jest ze sprzedaży CD. Który nośnik uznają Państwo za podstawowy element oferty Państwa firmy? CD. Trochę Pan powiedział o tym, jak internet zmienił funkcjonowanie firmy. Chciałabym jeszcze, żeby Pan ocenił, jaka jest skala jakby tej zmiany. Czy to jest, mógłby Pan powiedzieć, że to jest marginalne znaczenie, średni wpływ, rewolucyjne oddziaływanie? Do czego to najbliżej? No ta skala się cały czas zmienia i w tej chwili jest to taki średni wpływ na to, ale myślę, że sprzedaż cyfrowa ma szansę kiedyś całkowicie niemal się, że tak powiem, uzewnętrznić i nośniki fizyczne pewnie pójdą w jakiś tam sposób do lamusa, chociaż jakaś część zawsze pozostanie. Natomiast cyfrowa dystrybucja jest to forma przyszłości. A czy sprzedają Państwo nagrania za pośrednictwem swojej strony internetowej? No to tak. Czy Pana zdaniem internet wyrównuje szanse małych i dużych podmiotów? W jakim aspekcie wyrównuje, w jakim nie wyrównuje? Znaczy myślę, że internet daje szansę przede wszystkim małym podmiotom, dlatego że w internecie, gdzie można praktycznie znaleźć wszystko, ktoś czegoś szuka i trafia na produkt, który go interesuje, z firmy, która nie do końca jest wszystkim znana, ma możliwość nabycia, więc jest to naprawdę ciekawe i daje możliwości tym, którzy by tych możliwości nie mieli, gdyby nie ten internet. Czy firma prowadzi stronę internetową, to tak, jest swoje własne profile w serwisach społecznościowych? Mamy. Takie coś zaczynamy też stosować. A w jakich? No w tej chwili Facebook jest jednym z takich bardziej znanych. Tam mamy konto firmowe i wiążemy z tym, z funkcjonowaniem tego konta, że jeżeli ktoś na przykład czy polubi, czy trafia na naszą stronę za pośrednictwem Facebooka, z tego tytułu również może mieć większe dla siebie korzyści, bo przy zakupie jakiejś jednej płyty dostaje jakieś nagranie gratis i tak dalej. Tego typu rzeczy robimy. A czy firma prowadzi strony internetowe lub profile artystów w serwisach społecznościowych? Czy prowadzenie zostawiono artystom? Artyści mają z reguły, którzy u nas wydają płyty, mają swoje strony internetowe. Na naszych stronach my linkujemy do każdego artysty. Jest strona, podstrona z linkami, gdzie wszyscy nasi autorzy są wyszczególnieni w formie linków aktywnych, przekierowujących do ich autorskich stron. Dobrze, to było ten pytanie, a jeszcze chciałam przez sekundkę, jakbym mogła wrócić, bo kilka tutaj wypadło pytań. One może trochę będą brzmiały jak wyrwane z kontekstu teraz, ale dopytam to dosłownie już na 2 minuty. I nie wiem, czy do końca dobrze zrozumiałam, jak długo Pan pracuje w branży muzycznej. To by należało liczyć te 13 lat? Tak, ja myślę, bo wcześniej, bo to raczej było takie zadanie bardziej techniczne, Pan tak, mówi. Tak, jak najbardziej. Więc, a jakie Pan ma wykształcenie? Średnie techniczne. Ale takie właśnie związane z tym, z tą branżą, prawda? Znaczy z branżą elektroniczną. Aha, no właśnie. Technika elektroniczna. A ktoś u Pana w rodzinie się zajmował zawodowo muzyką? Nie. Nie. A syn się zajmuje zawodowo muzyką. Piąta klasa na skrzypcach. A. Także zawodowo. Jest, zawsze inspiruje swoich muzyków, mówiąc, no staraj się, bo konkurencja ci rośnie. I konkurencja już, zresztą jeżeli chodzi o działalność artystyczną, ja muszę powiedzieć, że można pozyskać bardzo fajne możliwości właśnie od dzieci, bo poprzez rozwój syna i jego edukacji muzycznej,
Miał 4-5 lat, kiedy z jego rówieśnikami z przedszkola zrobiliśmy pierwszą płytę. I ona była nagrywana w tak amatorski sposób, że naprawdę, że to wyszło w formie profesjonalnej, to każdego do tej pory dziwi, ale polegało to na tym, że zrobiliśmy inicjatywę na rzecz dzieci chorych, dzieci z hospicjum tutaj w Toruniu. No i muszę powiedzieć, że płyta zrobiła taką, w cudzysłowie, furorę pozytywną właśnie dla funkcjonowania hospicjum. Po pierwsze dlatego, że nagrały ją dzieci z przedszkola, które wtedy jeszcze nie były żadnymi muzykami. Dopracowanie merytoryczne właśnie zrobili nasi muzycy zawodowi, którzy zajmują się tym, czyli obróbką całą dźwięku. Ale grały dzieci? Grały na instrumentach? Dzieci grały na instrumentach, na keyboardzie, dzieci śpiewały. Jeżeli śpiewały, to tak, a na keyboardzie to tam tak, 4-5-latki? Tak, tak. No, ja pamiętam tą płytę później, będzie mogła sobie posłuchać. W każdym razie płyta zrobiła taki dosyć pozytywny wydźwięk tutaj w regionie i muszę powiedzieć, że miała być to z naszej strony jednorazowa taka akcja pomocy dzieciom chorym. W związku z tym, że to się bardzo dobrze przyjęło. Do tej pory robimy co roku jakieś wydanie na rzecz hospicjum dla dzieci. I to ludzie, nasi muzycy sami chcą, słuchaj, to tu robimy taki projekt, ale Tomasz, to zrób tam dzieciakom, wydaj. I te materiały, które się przez jakiś czas gromadzą, później wydajemy w formie takiej, żeby to uatrakcyjnić, żeby hospicjum miało wizytówkę, a dzięki temu no dzieci, była taka zima, że właśnie po tej płycie, no to było w ogóle bardzo ciekawe, bo przyjechali panowie z TVN-u, zrobiliśmy reportaż w hospicjum na temat tej płyty i tak dalej, i na temat dzieci. No to panie Romanie, jedziemy do studia. Ja mówię, to gdzie macie to studio? Ale do pana studia. Ja mówię, ale ja nie mam studia. To gdzie pan nagrywał tę płytę? Ja mówię, wszędzie. Mówię, w przedszkolu na korytarzu, w przedszkolu w sali, w domu w salonie. On tak patrzy i ona tak brzmi. Ja mówię, widzi pan, technologicznie można? Można. Więc i fajnie to się wszystko ładnie wtedy zorganizowało, że tak powiem, samo. Ale najważniejsze było to, że merytorycznie nad tym panowała moja żona, która te dzieci prowadziła. Ale dzieci same chciały to zrobić. I ta satysfakcja tych małych artystów, gdzie widzą swoich rówieśników naprawdę mocno uszkodzonych, których część już zresztą nie ma, to ich inspirowało do tego, żeby zrobić coś więcej. I ta inicjatywa, że tak powiem, jako taka odnoga naszego wydawnictwa cały czas funkcjonuje. Jest strona Dzieci Dzieciom i tam to wszystko się dzieje. W zasadzie to już... Nie, jeszcze mam dwa pytania do pana. Proszę. A właśnie, bo jeżeli chodzi o sprzedaż nagrań za pośrednictwem strony internetowej, taka mi rzecz przyszła do głowy. W całości sprzedaży, jaki to będzie procent? To, co państwo przez własną stronę internetową sprzedają i inne kanały dystrybucji? No jest dosyć dużo, prawda? Nie wiem, czy dużo, ale ja bym to określił na maksymalnie około 30-40% przez stronę internetową, ponieważ to jest sprzedaż tylko i wyłącznie detaliczna, natomiast cała reszta to jest z kanałów dystrybucyjnych i strona internetowa do niedawna jeszcze była bardziej taką wizytówką merytoryczną, gdzie można było się płytami z muzyką zapoznać, niż takim rzeczywistym sklepem przynoszącym jakieś dochody. Teraz się to zaczyna fajnie rozwijać. No ale to wszystko zależy od mnóstwa działań, które się włoży w tą stronę, żeby ją uatrakcyjnić i odpowiednio zaprezentować. Jasne. Już ostatnie, co chciałam dopytać, bo zapytałam pana, zresztą dużo o tym rozmawialiśmy, jak wygląda ten modelowy proces przygotowania produktu, krok po kroku pan to powiedział, ale nie dopytałam pana o jedną rzecz. Czy ten proces wygląda teraz inaczej niż kilka czy kilkanaście lat temu? Czy tu się coś zmieniło? To znaczy tak, zdecydowanie wygląda inaczej, bo kiedyś nie było takich możliwości i współpracy z tymi profesjonalnymi muzykami, którzy mimo wszystko nadają te ostatnie szlify do samych aranżacji muzycznych.
W tej chwili wiadomo, że im dłużej firma istnieje, tym tych kontaktów, współpracy z różnymi ludźmi jest coraz więcej i to jest coraz efektywniejsza współpraca, więc myślę, że na pewno wygląda to zdecydowanie inaczej. Okej, właśnie o to chodziło. Dobrze, to bardzo dziękuję. To już w zasadzie było ostatnie pytanie.